serdecznie w moim kolejnym filmie. Dziś chciałabym pokazać Wam maskarę dla mnie. Nowość Avon Big and Darling Volume Mascara. I to jest ta wersja z białym napisem. Jest też jakaś taka, nie wiem czy ona nazywa się tak samo, czy jak, że ma tutaj taki różowy, fioletowy napis. I właśnie słyszałam o niej bardzo dużo, nawet właśnie od dziewczyn na kanale Makeup TV, że daje ona bardzo taki, wiecie, spektakularny efekt sztucznych rzęs. I dzisiaj chciałabym przetestować właśnie tą dla Was i myślę, że jeżeli po prostu skończy mi się ta, to przetestuję tą z tymi fioletowymi napisami. Żeby nie przedłużać, przejdę po prostu od razu do testowania tej maskary. Jesteśmy już na zbliżeniu. Chcę Wam tylko powiedzieć, że ja będę nanosiła 3 warstwy maskary na każde oko i zacznę po prostu od tego oka, będę nanosiła na nie 3 warstwy, żebyście mogli zobaczyć różnicę. Ja nanoszę 3 warstwy maskary każdej, nie tylko tej, za każdym razem, kiedy się maluję, są to właśnie 3 warstwy. Także zaczynamy, warstwa numer 1. Pierwsza warstwa maskary. Różnica jest już o wiele bardziej widoczna. Szczoteczka jest, słuchajcie, dość duża, dlatego trzeba się trochę nauczyć operować taką właśnie szczoteczką. Ja, jak widzicie, trochę się tutaj umazałam, ale pamiętajcie, że tuszu nie ruszamy, kiedy jest mokry. Musimy poczekać, aż on wyschnie i wtedy po prostu patyczkiem to schodzi bez żadnych problemów, bez żadnych plam i tak dalej. Ja teraz poczekam, aż to podeschnie, nałożę drugą warstwę. I jak podeschnie, nałożę trzecią warstwę. Trzecia, ostatnia już warstwa. Wydaje mi się, że efekt jest naprawdę taki wow, bo te rzęsy naprawdę widać bardzo, bardzo mocno. I jest to zdecydowanie wydłużający tusz oraz tusz dodający objętości. Ja jestem bardzo zadowolona tym, jaki daje efekt. Pomaluję teraz drugie oko i zaraz do Was wracam. Efekt na obu już rzęsach, czyli 3 warstwy na jednej oraz 3 warstwy na drugiej. Efekt jest naprawdę bardzo spektakularny, uważam, słuchajcie, bo rzęsy są no bardzo, bardzo widoczne. I co chciałabym Wam powiedzieć, jeżeli chodzi o to, czy robi grudki, można nim zrobić grudki, ale można się ich też łatwo jakoś pozbyć, to fajnie wyczesać i tak dalej, trzeba tylko uważać na to, jaką ilość tuszu nakładamy właśnie na szczotkę. Ja muszę Wam powiedzieć, że mi taki efekt odpowiada. Wiem, że dla wielu osób będzie to efekt zbyt mocny, że rzęsy są za bardzo posklejane. Moim zdaniem to nie są posklejane rzęsy, ponieważ to jest efekt takich fajnie, mocno wyczesanych rzęs. To nie jest jakiś taki, wiecie, efekt pająka czy coś takiego. Ja ten tusz, słuchajcie, używam już no jakiś czas. I zaobserwowałam, że jedynym jego największym minusem jest to, że on się bardzo trudno zmywa. Jest właśnie to, że on naprawdę bardzo trudno schodzi. Ja zazwyczaj makijaż oczu wykonywałam, że po prostu chusteczką nawilżającą ściągałam maskarę. W tym momencie jest to bardzo trudne, ponieważ jest ten tusz dość suchy na Waszych rzęsach i dość sztywny, nie jest taki miękki jak niektóre tusze. Dlatego trochę czasu zajmuje to więcej zmycie tego tuszu, on się przez to utrzymuje dłużej i bardziej jest jakby miał formułę wodoodporną, chociaż on nie jest wodoodporny. Takie są moje spostrzeżenia
co do tego tuszu. Jeżeli chodzi o to, czy ten tusz się utrzymuje, czy się osypuje, to się nie osypuje. Przynajmniej nigdy nie miałam go jakoś, wiecie, bardzo, bardzo długo. Zawsze to jest taki normalny okres użytkowania, około 8 godzin, także on się nie skrusza. Już nie będę do Was przychodziła właśnie po paru godzinach, ponieważ z nim się naprawdę nic takiego nie dzieje. On pozostaje taki sam, tylko jedynie mówię, on ma naprawdę taką formułę, że ciężko jest zmyć ten demakijaż oka. Ja nawet muszę Wam powiedzieć szczerze, że używam już do niego tych dwufazowych płynów i one i tak nie radzą sobie tak dobrze, jak radzą z innymi tuszami. Naprawdę, naprawdę trzeba trochę czasu po prostu poświęcić, żeby zmyć tą maskarę z Waszych rzęs. To tyle, słuchajcie, co chciałam Wam powiedzieć na temat tego właśnie tuszu. Nie jest to drogi tusz, ponieważ on kosztuje chyba około 16 zł, ale myślę, że jest to chyba cena promocyjna. W cenie regularnej myślę, że około 20 zł, czyli jest to niedrogi tusz. Jego pojemność to 10 ml. Jest ogólnie dość spory. No na przykład ten z Maybelline ma 9,5. Myślę, że warto go przetestować. Mówię tutaj o osobach, które lubią bardziej taki dramatyczny efekt rzęs. Zresztą wiecie, że na moim kanale raczej nie znajdziecie tutoriali o tuszach czy testów z tuszami bardziej naturalnymi, bo ja sama bardziej wolę właśnie taki efekt bardziej sztucznych rzęs. To tyle, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się ciepło i do następnego już zobaczenia. Pa, pa!